się głównie elementami refleksji, które będą dotyczyły przekazywania informacji o typach w czasie wykonania programu. Do czego może to być nam potrzebne? Podstawowe zastosowania czegoś takiego to utworzenie instancji nowego obiektu, sprawdzenie instancji, a także rzutowanie. Dlaczego o tym mówię? Chodzi o to, że w typach generycznych pewne operacje nie są dozwolone. Nie możemy tak po prostu utworzyć nowej instancji typu T, gdzie T jest parametrem typu, używając operatorami. Przykład tego, dokładniej przykład niemożności tego, zostanie za chwilę pokazany w środowisku programistycznym. Omówmy przykład metody służącej do tworzenia instancji nowych obiektów. Chcemy stworzyć taką metodę, która umożliwi stworzenie instancji listy. W tym przypadku ArrayList parametryzowanego typem string. Normalnie taką instancję tworzymy używając operatora new. Natomiast jeżeli zastąpimy takie wywołanie wywołaniem metody, musimy rozwiązać problem, jak w metodzie utworzyć obiekt typu ArrayListString. Najprostsze, co możemy zrobić, to utworzyć metodę, która po prostu jako typ zwracany będzie posiadała listę ArrayListString. W tym momencie w ciele metody możemy śmiało użyć analogicznej konstrukcji, i napisać po prostu new ArrayListString. Co jednak, gdybyśmy chcieli, aby ta sama metoda umiała tworzyć obiekty list o innym argumencie typu, na przykład list liczb, albo wręcz kompletnie innych typów, jak na przykład łańcuchów znaków. W tym momencie, ponieważ typ zwracany nie jest zgodny z żadnym innym wywołaniem, taka metoda nie ma racji bytu. Intuicyjnym rozwiązaniem byłoby stworzenie metody generycznej, w której typ zwracany byłby decydowany na podstawie wnioskowania bądź precyzowany jawnie. Dodajmy do metody parametr typu T, a następnie użyjmy go jako typ wartości zwracanej. Kompilator przestanie zgłaszać błędy w wywołaniach tej metody. Każde wywołanie będzie prawidłowe. Zarówno stworzenie obiektu typu ArrayListString, ArrayListNumber oraz String będzie mogło prawidłowo zostać wykonane. To jednak nie rozwiązuje kwestii tworzenia samego obiektu. W tym momencie tworzymy obiekt typu, który nie jest zgodny z zadeklarowanym. Tutaj również chciałoby się użyć po prostu operatora new i stworzyć obiekt typu T. Jak się jednak okazuje, takie rozwiązanie nie zostanie dopuszczone przez kompilator. Nie jest możliwe utworzenie nowej instancji obiektu używając operatora new, jeżeli typem jest parametr typu. Do dyspozycji mamy kilka alternatyw, którymi zajmiemy się w kolejnym przykładzie.